pozytywna emocja i w tym tygodniu ogólnie powinien być As Lucy's Time, jako właśnie w tej takiej serii, że będzie zmieniał się co tydzień, ale nie dam rady nagrać Lucy's Time, ponieważ ogólnie Lucy's Time nagrywam w weekendy, a że w weekend nie miałam jak nagrać, to teraz muszę tylko zrobić ten, nagrać ten filmik i później biorę się za sprzątanie mojego pokoju i muszę odrobić zadanie i muszę się połączyć do sprawdzianu, dlatego też nie miałam za bardzo czasu, żeby nagrać Lucy's Time, ponieważ jest z tym o wiele więcej roboty niż takiego zwykłego filmiku. Więc w tym tygodniu po prostu nagrałam taki prosty Ask Lucy, po prostu stwierdziłam, że fajnie będziemy odpowiedzieć znowu na jakieś fajne pytania, które zadawałam wam. Kazałam wam zadać na Ask, oczywiście Ask jest do zadawania pytań, ale kazałam wam specjalnie zadawać do tego filmiku. Jakby co to nie zakładam okularów i nie będę zakładała okularów w środku, ale po prostu tak mam cały dzień, nawet w szkole tak miałam, ponieważ trzyma mi tą grzywkę tutaj moją, znaczy tą resztki mojej grzywki, ponieważ ogólnie nie mam opaski, zgubiłam moją opaskę, dlatego okulary służą mi teraz za opaskę, dlatego przepraszam, że mam okulary tutaj na głowie, ale po prostu muszę tutaj być. No i tak poza tym, to możemy już właściwie przejść do tych wszystkich pytań, więc no. Co robisz, aby się nie stresować? Tak w sumie to pytasz trochę złą osobę taką, bo ja właściwie to ja nie za bardzo panuję nad moim stresem. Ja często mam problemy z moim stresem i często mam takie sytuacje, gdzie już po prostu płaczę ze stresu, już nie daję sobie rady i boli mnie brzuch, to wszystko, jestem naprawdę bardzo nerwową osobą. Także łatwo mnie zdenerwować, łatwo sprawić, że jest mi przykro na przykład. Jak jakiejś osobie mi zależy, to naprawdę niedużo trzeba, żeby mi było przykro, że mi coś powie na przykład coś przykrego. Ale ogólnie na przykład jeśli chodzi o szkołę, żeby się tak strasznie nie stresować, to łatwo sobie zrobić na przykład jakąś listę rzeczy, które muszę zrobić i mówić sobie, że czy to będzie dla mnie ważne za 10 lat. Wiecie, jak na przykład się stresujesz głupią kartkówką bardziej niż na przykład na jakiś egzaminem, który jest o wiele ważniejszy, no to po prostu, i nie mówię, że wszystko olewaj, że olewaj wszystko i sobie myślisz, to jest nieważne, nie? Ale jeśli ci coś nie wyjdzie, jeśli jedna ci rzecz nie wyjdzie, to uwierzcie mi, świat ci nie zawali, jeszcze możesz sobie poprawić swoje oceny i to, że jedna sprawdzenie nie poszedł ci dobrze lub nie zrobiłaś zadania w jeden dzień czy nawet dwa razy, to naprawdę nie jest takie ważne, więc po prostu musimy się nauczyć tego, że są ważniejsze rzeczy w życiu niż zawalenie jednej kartkówki. Naprawdę nie mówię już o wszystkich kartkówkach, ale jedna kartkówka naprawdę nic ci się nie stanie. Także żeby unikać stresu, po prostu musisz sobie spokojnie, na spokojnie wszystko przyjmować. Coś się nie uda, no trudno, trzeba spróbować jeszcze raz, trzeba spróbować następnym razem. Także takie, na tym polega życie. Życie to życie, więc nie trzeba tego tak strasznie brać zbyt poważnie. Co najczęściej jadasz na śniadanie? Przyznaję się bez bicia, że na śniadanie praktycznie nigdy nie jem nic. Piję kawę sobie dosyć często, ponieważ lubię strasznie kawę i czuję się o wiele lepiej, kiedy wypiję kawę. Także piję sobie moją kawę, ale najczęściej nigdy nie jem nic. Jeśli już coś zjem, to zjem na przykład danonka. Danonki lubię. Także mogę wypić danonka albo na przykład jakiś sok zagęszczany, który po prostu jakoś mnie przytka do czasu, kiedy zjem coś w szkole. Co sądzisz o Makeup by Mandy 24? Ale w każdym razie Amanda jest naprawdę bardzo fajna, ma bardzo fajny styl i ogólnie ją lubię, jest jedną z takich moich ulubionych youtuberek ogólnie całego YouTube'a, także jest ładna i ogólnie lubię jej osobowość, także Amanda jest jak najbardziej na... Okej. Jak się idzie z nauką? Jest już łatwo, czy macie wycisk? Wiem, że dosyć sporo osób mi za chwilę powie, że wy w Polsce macie wiele lepiej, ale uwierzcie mi, że w Norwegii też nie jest jakoś super, super łatwo. Wiem, że oczywiście, wy w Polsce macie trudniej, ja się z tym nie będę kłóciła. Macie o wiele, macie trudniejszy poziom, macie gorszych nauczycieli i ogólnie macie cały czas zapiernicz. Ale u nas też nie jest jakoś super łatwo, chociaż ja sobie radzę. Jedyny przedmiot, z jakim sobie kompletnie nie radzę, to jest matematyka i francuski trochę, ale oprócz tych przedmiotów wyciągam spokojnie na 4, 5, 6. A matematyka to jest 3. 3, czasami na 2. Także matematyka. Ulubiona piosenka Drake'a. W sumie uwielbiam Drake'a i wszystko, całą jego płytę mogę wam polecić. Naprawdę jest świetna. Po prostu Drake to jest cały czas leci mi tutaj, jak siedzę sobie w pokoju. Ale moją ulubioną piosenką jest nadal Know Yourself. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i po prostu ją kocham. Także Know Yourself to jest moja ulubiona piosenka Drake'a zdecydowanie. Co u ciebie i Filipa? Jest między wami wszystko w porządku? U mnie między nami wszystko jest jak najbardziej okej.
mamy wzloty, mamy upadki, kłócimy się, sprzeczamy, wkurzamy się, ale jak na razie jesteśmy razem i tego się trzymamy. Także nie będę wam mówiła więcej, ale po prostu tak jak każdy inny normalny związek jest, wiecie. Nie będę wam was zanudzała takimi naszymi sprawami, ale ogólnie jest między nami okej. Jesteśmy naprawdę tak samo głupi i tak samo. To jest też właśnie fajne między nami, że jesteśmy w sumie dwójką przyjaciół. Najczęściej co robimy, to się wygłupiamy, tak jak ja i moje, jak Ossie i Mona Lisa. Jest naprawdę bardzo, bardzo podobnie, tylko że nie z chłopakiem. Także jesteśmy ogólnie tak najwięcej przyjaciółmi, tak naprawdę, i najwięcej się wygłupiamy, żartujemy, także ogólnie jest między nami całkowicie okej. Jak chciałabyś wyglądać? Ale jak chciałabym wyglądać? W sumie to chciałabym być może troszeczkę wyższa, ale nie zbyt dużo wyższa, bo lubię być, w sumie być niską osobą. Chociaż się ludzie z tego śmieją, to lubię mieć te moje 1,60 m. Mogłabym mieć tak 1,64 m czy coś takiego, 1,65 m. Chciałabym mieć troszeczkę dłuższe włosy, a jak nie, to krótkie włosy, tak całkowicie krótkie. Chciałabym mieć taki siwy blond, niebiesko, coś tam, taki dziwny kolor włosy chciałabym mieć na włosach. Chciałabym mieć taki ładny, zgrabniutki nosek. Moje usta mogą być takie same, moje oczy mogą być takie same. Chciałabym być bardziej opalona, mieć taką ładną, fajną cerę. Co, czy mam ogólnie okej cerę, tylko mam po prostu aż siną przez to, jak na przykład, że jestem tak mega, mega sina. Naprawdę mam problem z tym, że moje całe ciało jest tak blade, że jest niemal przezroczyste i ja nie żartuję, widać mi często żyły, widać mi często wszystko i jestem niemal fioletowa, ponieważ tak przyśwituje moja skóra przez to, że jestem tak blada, co wygląda bardzo niezdrowo, tak przy okazji. Także chciałabym być bardziej opalona, mieć bardziej proste i białe zęby, ładniejsze ciało, w sensie, żeby mieć trochę więcej kształtów. I tak bym chciała mniej więcej wyglądać i mieć takie ładne, fajne, wypełnione, śliczne brwi. Także tak by mój wyglądał, mój taki super wygląd, jakbym chciała wyglądać. Ale wyglądam tak, jak wyglądam, nic z tym nie zrobię. Ile miałaś chłopaków? Chłopaków miałam właściwie jednego i to jest teraz ten chłopak, którego teraz mam. I to jest w sumie jeden taki chłopak, który mogłabym nazwać chłopakiem, ponieważ jest to jeden mój poważny związek, jaki kiedykolwiek miałam. No ale w sumie mam te moje niecałe 16 lat, także chyba nie można się było spodziewać innej odpowiedzi. Tak mi się wydaje przynajmniej. Jak opisałabyś swój styl? Okej, więc naprawdę to ja żyję w dresie ostatnio, czyli do szkoły często chodzę w dresie. Mam dres na sobie, dzisiaj też. Także jestem dresem, tak bym chyba opisała swój styl. Nie, no tak serio to w sumie nie wiem. Jest taki sportowy z klasycznym, tak powiem, pomieszany. Razem noszę dużo czarnego, białego i szarego. To są moje kolory takie jakby ulubione. Także ubieram się dosyć w ciemne, takie stonowane kolory. Jest tam trochę takiego jakby właśnie sportowego, klasycznego i coś tam edgy, ale niezbyt duży tak naprawdę w sumie. Także ubieram się tak jakby zwyczajnie, wygodnie, ale tak jakby trzymam się rzeczy, które się czuję dobrze i które mi odpowiadają i w których mi się wydaje, że wyglądam dobrze. Nie noszę kolorów, to jest ten. Jedyny sweter, jaki noszę kolorowy, to jest taki jasny, różowy. I to jest jedyny kolor, jaki tak jakby posiadam, bo mam jeszcze takie ciemne niebieskie, które już podchodzą po czarne, także to nie wiem, czy to tak zaliczy na taki kolor. Także właściwie to nie mam takiego mojego określonego stylu. Po prostu noszę to, co mi się podoba, nie patrzę na to, co jest modne. Oczywiście jeśli coś jest modnego akurat i to mi się podoba, to kupuję, ale nie dlatego, że jest modne, tylko dlatego, że mi się podoba. Także ubieram się tak, jak mi się podoba, tak naprawdę. Więc tak, to są wszystkie pytania, jakie chciałam wam odpowiedzieć. Jeśli macie jakieś inne pytania, to zadawajcie mi je w komentarzu. I tak już teraz na następny weekend będę miała więcej czasu, żeby nagrywać porządniejsze filmiki, więcej czasu, żeby nagrać Lucy's Time i to wszystko. Jeśli macie jakieś jakby pomysły na takie bardziej komediowe, jak właśnie miałam teraz, znaczy bardziej takie prawdziwe filmiki, w sumie ten Lazy Tag, to możecie mi spokojnie podawać jakieś pomysły, ja bym się starała coś tego typu nagrywać. I tak, mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Kliknijcie łapkę w górę, jeśli tak. Witam się z wami w następnym filmiku. Pa, pa!